Na ulicy Radzyńskiej w Łukowie powstaje długo oczekiwane rondo. To inwestycja prowadzona przez powiat łukowski. Postępują bardzo szybko prace, w bardzo dobrym tempie, bo ta budowa trwa zaledwie 2 miesiące, a już za miesiąc chcemy oddać to rondo do użytku, jak również oddać całą inwestycję do użytkowania, czyli przebudowaną ulicę Popiełuszki Przemysłową, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Księdza Brzuski i skrzyżowanie strategiczne, newralgiczne, jeśli chodzi o Międzyrzecką i Przemysłową. Poza tym w tej chwili jest wymieniany asfalt na odcinku 1100 metrów, na tym najstarszym odcinku tak zwanej małej obwodnicy Łukowa. Wiadomo, że te prace powodują sporo uciążliwości, ale no, pozostaje nam tylko apelować o cierpliwość. Władze powiatu łukowskiego prowadzą też inwestycje drogowe na terenie gmin Łuków, Trzebieszów, Syrokomla i Adamów. Realizujemy 3 duże projekty. Jeden został zakończony prawie w 90, może nawet 8%, bo zostało do wykonania rondo w Tużych Rogach. To jest odcinek od Tużych Rogów do granic powiatu poprzez Strzyżew Zarzecz Łukowski z taką odnogą koło kościoła w Zarzecu do Kownatek. Równie poważna inwestycja dzieje się na odcinku od Chordzieży do Konorzatki. Tam już przebudowane jest 6 km drogi. W Konorzatce jest już zarys ronda. Już w zasadzie się tam jeździ z ruchem okrężnym, ale od tego ronda w Konorzatce w stronę Woli Głoskiej jest również remontowanych kilka kilometrów drogi poprzez Wolę Głowską do Krzówki. Jest to też ogromna inwestycja, kilkanaście milionów złotych. Ja przypomnę, to jest ta inwestycja, do której musieliśmy dołożyć wspólnie z samorządowcami gminy Syrokomla i Adamów 1 800 000, ale jak pokazuje sytuacja, warto było podjąć tę decyzję, bo inwestycja też niebawem zostanie zakończona. I trzecia ważna inwestycja wartości około 20 milionów złotych to jest przebudowa drogi między Wólką Świątkową a Krynką. W Krynce również na tym najważniejszym skrzyżowaniu wybudujemy rondo, potem skręcamy w prawo w stronę Celin. Tam już też prace dobiegają końca, nawet w stronę na tym odcinku do Celin nawet pojawiły się już znaki poziome. I od Celin poprzez Gołowierzchy, Wólkę Konopną do granic powiatu. I tamta inwestycja również jest zaawansowana, tak w mojej ocenie, na około 80, może nawet więcej procent. Drogowe inwestycje powiatu na terenie gmin są finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na inwestycję w Łukowie powiat pozyskał pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na inwestycje w Łukowie udało się pozyskać 14 250 000 z programu Polski Ład. A więc to, co widzimy dzisiaj w Łukowie, to nie są żadne pieniądze papierowe, jakby niektórzy chcieli to widzieć, tylko są realne pieniądze, zainwestowane pieniądze, a efekty niedługo będziemy podziwiać, bo myślę, że ta strategiczna inwestycja odkorkuje po prostu miasto. Ja chcę dodać jeszcze, że generalnie w tym roku powiat łukowski inwestuje ponad 70 milionów złotych w remont dróg powiatowych. Myślę, że to jest kwota imponująca. Kilkadziesiąt kilometrów dróg otrzyma nowe nawierzchnie, nowe parametry, bo to często są poszerzenia dotychczasowych dróg istniejących. I myślę, że razem z tymi drogami, które wyremontowaliśmy w poprzednich latach, to już jest grubo ponad 100 kilometrów wyremontowanych dróg. Oczywiście potrzeby są jeszcze duże, bo w sumie powiat ma 550 kilometrów dróg. Starosta Dariusz Szóstek mówi nam też o kolejnych pomysłach na drogowe inwestycje w mieście. Mamy dalsze plany, żeby się przyglądać później natężeniu ruchu na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów Cieszkowizna i Wyszyńskiego i zdecydować, czy tam zmienić organizację ruchu, chociażby poprzez zamianę sygnalizacji na rondo, czy być może wystarczą to nam tylko prawoskręty, tak żeby samochody jadące na wprost i w lewo mogły jechać z innego pasa, a samochody skręcające w prawo, żeby nie musiały na przykład
czekać za samochodem poprzedzającym, tylko swobodnie sobie skręcić w prawo. No i wtedy podejmiemy decyzję co dalej. Na razie będziemy się przyglądać, jak tam ruch będzie się przedstawiał po oddaniu tego ronda na ulicy Radzyńskiej, gdzie cały tranzyt pójdzie wtedy przez tak zwaną małą obwodnicę Łukowa. Budowa ronda na ulicy Radzyńskiej była możliwa dzięki dobrej współpracy z lubelskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Znajdujemy się na ulicy Radzyńskiej na nowo budowanym rondzie długo oczekiwanej inwestycji przez kierowców. I tutaj dzięki dobrej współpracy, bo wchodzimy w pas drogowy drogi krajowej, drogą powiatową. I tu dzięki dobrej współpracy z Generalną Dyrekcją został uzgodniony projekt budowlany, projekt organizacji ruchu. Dostaliśmy dysponowanie terenem na cele budowlane, a jest to niewątpliwie dla naszego miasta jedna z strategicznych inwestycji. Efektem tej dobrej współpracy są również plany budowy chodnika wzdłuż ulicy Łapigus. Tutaj mamy sytuację taką, że samorządy zdeklarowały jednogłośnie, powiat, miasto Łuków, również gmina, że jakby do 30% wartości inwestycji dołożą, za co bardzo dziękuję. Tu jest jedna bardzo ważna kwestia. Kwestia jest taka, żeby to zostało zrobione w zgodzie i w porozumieniu z mieszkańcami. Bo wszelkie protesty, które i różne skargi, które pojawią się w trakcie czy projektowania, czy przygotowania tej inwestycji, mogą tylko bardzo niebezpiecznie opóźnić tą inwestycję albo nawet jej przeszkodzić. Więc ja ze swojej strony też apeluję do Państwa o taki rozsądek. W tej chwili jesteśmy na etapie tego, że pewnie będzie przygotowane porozumienie do podpisania przez samorządy, a dalej przystąpimy do prac koncepcyjno-projektowych. I o duży rozsądek, bo naprawdę bardzo łatwo wstrzymać inwestycje przez takie może nierozsądne, nieraz nieprzemyślane protesty do instytucji wyższych, a naprawdę ten chodnik jest bardzo oczekiwany przez mieszkańców i bardzo potrzebny mieszkańcom naszego miasta, w szczególności ulicy Łapigus, i chciałbym bardzo, żeby ta inwestycja doszła do skutku. Radny wojewódzki Ryszard Szczygieł prowadzi też rozmowy w sprawie drogi krajowej 63 Łuków-Siedlce. Tam oczywiście ten duży projekt kompleksowej przebudowy został wstrzymany. Wiemy z jakich powodów, protestów mieszkańców, różnych skarg, które tam poszły i do Ministerstwa Infrastruktury, i do Generalnej Dyrekcji Warszawskiej. No niemniej jednak o tę drogę trzeba dalej zadbać, wykonać wzmocnienie tej nawierzchni. To jest tam prawie 4 km tego odcinka tutaj od Łukowa przez Las Kręszczak. Gorąco zachęcam, namawiam, przekonuję. Nawet wczoraj rozmawiałem z dyrektorem Mirosławem Czechem. Jest światełko nadziei, że w przyszłym roku pieniążki na to zadanie się znajdą. Inwestycje realizowane przez powiat mają zakończyć się w tym roku.